Hej, cześć, siemano wszystkim ludziom, tutaj Xir i witam was w pierwszym odcinku z serii The Forest. Tak, jest ze mną dzisiaj Filip, czyli Rezimieszek. Siema. Przemek, czyli no, Przemko 1972. Cześć. I Patryk, czyli Koło 21. I tak, dlaczego zacznijmy... O, Patryk, przywitaj się, tak, super. Dlaczego zaczęliśmy grać Foresta? Dlatego, że wyszła wersja 1.0 i chcemy przetestować, bo kiedy ostatnio grałem Foresta, nie mam zielonego pojęcia. Ale serio, nie wiem, 8 miesięcy temu? Nie wiem, nawet nie wiem, ale zacznijmy sobie rozgrywkę. Tak, na chill, no dawno, w cholerę, no. Mówię, z 8 miesięcy temu najmniej. Dobra, no, nie pamiętam niestety kiedy. Musiałem odmutować Filipa. Życie. Bo jak niestety dobra, to jest odcinek kultury w tym antyludzkim państwie. Kultury, familie. Tak, family friendly. Bo w ogóle, dobra, jak się zmienił scena tutaj? Musimy zdecydować, jak my się budujemy. Dobra, na razie ja tutaj oglądam wstępniak, a nie mi mówisz już o budowaniu jakimś. Tak, w Foresta grałem, ja mam 100 godzin prawie, no, ale nie grałem rok, no, rok czasu najmniej chyba, więc sobie i tak nie pamiętam prawie nic z tego. Jest nasz dzieciak, jest rudy, więc to już jest pierwsza opcja, żeby się go bać. Na razie lecimy. Chyba nie odkryłeś. Odkryłem to, że moje dziecko jest rude i mamy chleb z ryżem na... O kurde, dobra, odleciał chleb z ryżem, nieważne. Chleb z ryżem umarł, jak widzicie. Niestety. No to jest tak samo jak wcześniej, tylko taka lepsza graficznie tutaj wszystko na razie jest w tym wstępniaku, że tak? No tak. O co chodzi w... A jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi w Foreście. Survival, no, musimy uratować syna przede wszystkim. Survival horror. No survival horror taki, ale horror tam mniej, nie? O, jest taki kanibabol, Maciej. O kurwa. I nas tam zabije. Nie, się rozpiłem. I zabije. Ty już okrada. Przemek już okrada samolot. Serio? Ja dopiero wstępniak oglądam, zaraz skrzynek nie będę miał. Ja nie oglądałem wstępniaka. Kurde, ja oglądam, że widzą pokazać, a nie. Karakany, a wy wszystkie te. I tak, musimy przeżyć sobie, budujemy jakieś tam, wiecie, budynki, straty taty, przeżywamy, ulepszamy sobie siekierki swoje. Kto mi popycha, kur? Jestem w typiarze, nagle. Kto jest murzynem? Przemko, na 100% reaguje Przemko. Ja, pier, Przemek, jesteś murzajem. Ty też, Piotrek. Serio? O tak, widzę, nie, najgorzej, dobra, życie. Zero rasizmu, respekt plus. Wiadomo. Rasizmu, jesteś murzajem. Jesteś murzajem. Tak, ogólnie szmaty. Dobra, ta gra, no... To skoro już jest po wstępniaku, to może ustalimy jaki mamy plan? Najpierw chyba ten odcinek to musimy zlutować, w sensie zdobyć materiały i dopiero potem znaleźć miejsce na miejscówkę jakąś, nie? Logiczne. Patyki zbieraj, wszystko, kamienie, wszystko. Na razie nie budujemy nic raczej. W sensie, no wiesz, może zacznijmy od tego, żebyśmy znaleźli... Co to jest? A, kawałek samolotu. Znaleźlibyśmy miejsca kabiny. Łódkę byśmy musieli znaleźć na początek, bo tam jest dobry lód. I by się przydało w sumie... Piotrek, to, tak w ogóle to ja zmienili nie... tego miejsca kokpitu. Ja nie mam pojęcia. Ogóle... Oglądałem to zakończenie B, aby przetrwanie. W ogóle co tutaj dodali? Uuu, jakie to fajnie wygląda. Wiewiórka, no w dupie mam wiewiórkę. Pokażcie mi, co można tutaj budować. O wiele lepiej. Uuu, jak ładnie to wygląda w tym, kolorowe jest w końcu. No, a ja już jelenia zabiłem. Brawo. Ty zwierzęcobójco. Zwierzęcobójca, jak jedno. Uuu, co to jest? Pieniek na broń? Halo, czemu mi... Full screen. Pieniek na broń, aha. No dobra, nie, może to było, ale... What? Wybuchowa pułapka linowa? Puh, tego nie było. Co, nieźle się można bawić. Ej, może zrobić... Ej, co? Ułóż sygnał, nigdy nie trać nadziei. SOS. Z 34. No, ale to wiesz co daje? To daje najsik. Tylko to, że raz na jakiś czas na niebie pojawi się samolot. Ale to najsik, w sensie wiesz, taki mały smaczek. Ale... mały smaczek, kompletnie mały smaczek. To... O, fajnie wiesz, się... jak to pięknie... Piotrek, wiesz jak to pięknie wyglądało jak tego? Jak co? Jak muszę patrzy w ten zeszycik i nagle... O, wybuchowa pułapka! Ła, nie rzucaj mi kamieniem. No, wybuchowa pułapka, no bo... O, a wiecie takie w ogóle, że można teraz zmieniać ciuchy? Wiewiórka! Mówisz ciuchy? Wiewiórka zmieniłem. Ja teraz mam jakąś kurtkę. Wiewiórka zabiłem, jej. Pokczamp. A jak zmieniłeś niby? To dropią ci czasem z tych, z skrzynek, znaczy z walizek. Bo teraz są odgłosy jak najeżdżamy na te. I jest, ta, jest taśma, nie wiem po co. Ej, plaża tu jest, i może za chwilę będziemy na tym. Ja jestem przy tych skrzynkach, chodźcie. Okej, najprawdopodobniej chyba znalazłem zaraz statek nam, guys, wiecie? Bo tam kojarzę to. Tam za wystarczy tym... biec po prostu w lewo. To no, w lewo no tak, ale za tym drzewem powinien być już właśnie. No tam jest statek. Wypijmy sobie. Fajnie, tam jak... O właśnie, tam ponad jest ten rozwój. Czemu was laguje mi to? Jest dobre pytanie. Weźmy sobie, stwórzmy Patryk. Aha.
Co? Ej, musiał jechać. No on laki. Fajnie. Co my tu mamy? Helikopter, kotwicę. To nie potrzebna do zrobienia jakiegoś armora, bo teraz jest... O, safe. Nowe modele armorów. Mówisz. Potwierdź, zapisz. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać ten dodatkowy pokój. Czemu cię tak laguje, Mijaj? Czy tylko wam go nie laguje, czy mi tylko go laguje? Mi, ciebie i Przemka. Mi wszystkich laguje! Pewnie dlatego, że OBS-a ma odpalnego, ale wątpię. Dlaczego nie miałoby lagować? Bez sensu. Ja też słyszę, że kogoś laguje. No może mi też wszystkich laguje. No mi też wszystkich, lol. No to nie. Teraz tak. Odkąd mam ten nowy router, to mi się wydaje, że ja kurde mam same lagi. Nie, to jest do jedzenia? Nie, to nie są, to jest te niejadalne gówna. To sobie zbierzmy, z roślinek może zrobić. O tak, jest ten, jest statek, nice. Very nice. Garnek wzięliście? Tak, wziąłem garnek. O garnku pamiętam wciąż. Ding dong, kurwa, ja pierdolę, macie. Na live. W jakim live odcinku? A czy ja mówię, że to jest friendly? W lejcie też tak będzie, XD. Dobra. Ding ding. To się nazywa. Uroki życia z rodzicami. Ła no. Jestem zmęczony, więc pozdro. Mewy. Mewy. Ale fajne widoki, mewy. Oj, żółwie. Ale już nie przerywam. Ale woda jest ładna. No już nie przerywa też mi was. No nie wiem, coś wtedy po prostu unlucky było. Ładna woda jest, kurde, w tej grze. Mewy mi dało nadzieję. Ja będę zakopał. Ja schodzę po zakupy. Czemek, chodzi na zakupy. Sorry za to, że jem. Guys, dopiero przyszedłem ze szkoły. Jest godzina 16. Od rana nie miałem nic w ryju. Musicie mi to wybaczyć. Czemek chodzi na zakupy, kiedy lubi, daje. Nie, nie gwałcą was w szkole. No nie. Oro. Piotrka. Nie miał nic w ryju. Jedzenia, to tylko jedno skojarzenie. Bardzo. Dajesz dobry widok na siebie, Filipie. Też cię kocham. Widzowie, którzy oglądali jej live, już wiedzą, jak to żart. Ja. Jak ty? Macie garnek? Tak, mam garnek, mówiłem. Ej, serio, patrzcie to! No. Tu jest wejście na kartę. No tak, no tam jest właśnie... Ja sobie nie spoilerowałem, gościu, ja sobie tutaj wszystko tam na jest żywo. Tam dopiero jak zrobisz całą fabułę i odkryjesz sekretne zakończenie, to możesz tam pójść. O Boże! I tam jest taki artefakt, ale nie spoileruj, nie spoileruj, może wszystko zrobimy w sumie. Ale to jest zakończenie tego, to jest inne zakończenie. No tu jest artefakt, który pozwala ci odstraszać kanibali. Tam możesz takie coś zebrać, później wiesz. Interesting. A może byście poczekali na nas, a nie? Po co? No do przodu, a nie tutaj trzeba, wiesz, ruszyć dupsko. Tutaj można się budować, bo tu zawsze resetują. Nie, nie wiem, czy chcemy na tym, na... wiesz, co się... O których ja widzę tylko twoją głowę. Nie. Okej. Okay. Siema. Wiecie, znajdźmy miejsce, które pasuje Przemkowi, bo to jest zazwyczaj problem największy, więc proponuję. Czemu problem? No bo ty zawsze gdzie indziej się budujesz. Bo tego drzewa wisielców można. A co jeszcze? Może frytki do tego? Bo w ogóle liście trzeba zbierać, zapomniałem w tej grze, bo tutaj na rozpałkę trzeba przecież. No to zbieramy liście. Ale nie mam miryndy już na statku, ja tylko dwie miryndy, lol. Smudek. Ta gra jest ogólnie według mnie spoko, ja lubię survival, a graficznie tutaj jest bardzo ładnie według mnie. Mi się podoba grafika w tej grze, bo jest naprawdę ładna w miarę. Nie jest zła. Jest właśnie... Ale czemu tu nie można odpowiedzieć tej? Czego? Bo tego kurz miejsca w tym, na tym statku. No bo trzeba klucz znaleźć jakiś, to się kartę, od której ci otwiera. Złota karta, to dopiero przy zakończeniu gry ją zdobywasz. No właśnie. Żal? No ale tam jest artefakt, który odstrasza kanibali. No, tak samo jakbyś na tym grał, kreatywie. A, bo przyciąga. No, przyciąga. Nie, bo może się tego dowiemy, jak przejdziemy całą serię, bo w sumie raczej na tym sobie to będziemy próbować, nie? Tak mi się wydaje. A zakończenie jest spoko i to bardzo. W sensie ja nie oglądałem, więc ja nie patrzałem sobie zakończenia tego nowego, bo ogólnie grałem w tą grę, bo nie wiem, czy powiedziałem, że właśnie, bo jest wersja 1.0, już wyszła taka całkiem jak Rust, no finalna wersja. Po prostu, więc nice, a ja Foresta sobie kiedyś graliśmy i było przyjemnie, przyznam szczerze, więc... Dobra, w ogóle, w którą stronę my Przemek, bo powinniśmy za tobą biec, zacznijmy od tego, bo ty wybierz miejsce nam. Ale ty, Piotrek, zaraz powinieneś wioskę kanibali. Właśnie tak to mi się wydaje. Ale Przemek, tak na statek jeszcze nie doszedł, XD. A, okej. Rozumiem. Dlaczego mam taki słaby rendering? Mam na maksa przecież render, lol. Ja też mam. Królik, Janusz. Wszystko na full. Co, Muszynku?
Murzynek Bambo, to jesteś Janusz gruby, więc nie pyskuj. A Piotrek jest to simolem. Mi się wydaje, że najlepiej patrzę. Byłoby znaleźć takie miejsce, gdzie moglibyśmy postawić taką małą fortecę, gdzie każdy postawi sobie taki mały ten. O nie, tu jest. O ile tu jest totemów? Tutaj raczej nie. Ale totemy zniszczą, będzie szmat dużo, więc okczampik. Czaszki. I dużo ma czasz. No właśnie, czaszki. Myk. Trochę materiałów jest. Notepad. Czaszki będą na te. Wszyscy poszli, kolejnika nas poczeka, XD. Człowieku, dawaj, Anie. Tutaj na pełnej. O, jejeń. Na daleki dysk. Już jako zmęczony jesteś ty. Bo ja też jestem zmęczony. Jakbyś chciał wiedzieć, Patryku. Minę chyba. Także tak, w ogóle to wszystko się dobra, kameruje. To tam jest wszystko się kameruje. No, a na mnie, kurde, nikt nie poczeka. Ja zostałem sam. To my tam w ogóle winę tor. A tutaj się robiło miksa, no właśnie, z tych dwóch. I sobie energy drinka zrobiliśmy w taki sposób. Baterie, kasety. Nie chcę mieć tego. Weź, Andrzej. Piotrek? Dobra, może poczekajmy na tych kasztaniaków małych. W sensie, no Patryk jest, no. Ale Piotrek, ten Filip ten miał za dwóch, więc co? Piotrek. To wiesz, jak to tak wygląda. Przykuc na butle, jakbyś robił, wiesz? Robisz przykuc na butle. Ile poznam tego Patryka, wezmę go całego w siebie. Interesujące. Nie, ognisko. Nie chcę marnować materiałów. Błądź się. Przemek! Show me the way! Why me? Ale jesteś murzyna w niebieskiej tej. Nice. Fajny design. Przemek w ogóle najlepiej z nas wszystkich wygląda. Ty jesteś Januszem, nie widzisz sam siebie, więc... Tutaj jest jeń, ale jeń na razie może zostawmy w spokoju. Przemek, show me the way! Show me the way! Gdzie mamy się budować? Przemek! Przemek! Gdzie te ubrania nie będą w kibunku? To są jadalne, nie? To ciuchy ale właśnie? Nie, nie wiem, gdzie są ciuchy właśnie. Tak, a ciuchy to w walizkach znajdujesz. Ale gdzie, jak je wybrać? Jak je wybrać? A to nie, to zmieniasz sobie na stałe już, to musisz... Aha, to ja nie wiem, mam jakieś wojskowe, patrzę sobie. Nie wiem, czy miałem na początek takie, na początku. Patrzcie na początku, to przelotujemy. Luz, o! O! To jest główna wieżka już! No właśnie, no to o tym mówiliśmy. O, znowu film. O, dobra. O tym mówiłem, Piotrek, bo nie, powiem, wiem, no. To jest jedna z tej gry. Oj, są kanibole. Tak, jak coś to, to tak, to tych, co biegają na czterech, to nie oswoisz. To super. A jak to zrobić? Utkaj łeb kasztaniaku. To jest ponad bardzo ciężkie do zrobienia, ponieważ musisz to chyba... To jest mirynda, więc mi to pasuje. Znaczy tak. Błon! Ale zmienili w jaskinie! Ała, kanibale mi biją. Pomoże ktoś z łaski swojej? Te biegające na czterech to się nie da oswoić. Natomiast Luz, a umiesz je oswoić? Są takie, że one po prostu stają się neutralne. No to luz. Uwaga, kolejny przybieg. Boże, ile ich tu kasztany głupie. Ale tu jest, no dużo, ale tu jest dużo szmat, więc to mi się podoba to miejsce, wasze znaleźliśmy od razu, bo ja lubię. Ja pamiętam, to jest jedna z jedynych rzeczy. Chodź Piotrek, gramy ciałami. Tak, odbijamy sobie. Masz na sobie krew, obmyj ciało, aby... A właśnie te zakażenia już dodali? Chyba ją, nie? Skoro no, komunika... O kur... Już dawno było. No to źle. Muszę się obmyć. Dobra, tutaj jakieś te... Tutaj kolejne mirindy, jak ktoś nie ma. Go, gangbang. Temu tylko jedno w głowie. Ptaszek. Nie ginie. Z wyskoku jak Robert. Robert, Adam Małysz. Kolejne. Jak Robert. Jak Robert. Ale Benek by cię zniczował. No. Benek to ja, ząb. Dobra, tutaj są jeszcze skrzyneczki. Od dolnego pasażera. Nie będzie dużo. Panie Andrzej, nie uciekaj. Wróć się, to jest rozkaz. Dostał dynamity koło mnie. Dostał w ryj, no spoko. O, to idę jak dynamity. Biej, ty jesteś tutaj. Gościu, dynamity, ja od razu. Ej, mirinda. Mirinda ma fulla już, więc zapraszam, żebyście wy sobie wzięli. Ja właśnie chcę wypięty. No, odgłos. Patrzcie, to widzowie. Ej, spamujcie w mirindę, jak macie fulla. Filip, chodź tutaj, ty masz fulla? Weź spamuj w mirindę. Klap, 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 klap. Ja pier... Boskie, ta gra jest najlepsza. Po prostu. Dobra, ja jestem brudny, no. To miał nawet życia? Ja idę się umyć. No. Jakbym chodził na bossu, to jest woda. Na bombę! Dobra, są ryby, dobra, ja biorę kurde guys ten. Bo co mi się wydaje, że już jest trochę ciemno? XD. A guys, tutaj można właśnie robić, łowić ryby. To jest fajne. To dołącz. Na nowo.
No teraz ryby kolorki mają jak się łowi, ale fajnie wygląda. Lol, nice, ładny. Ej, serio, graficznie mi się podoba ten forest. To panowie, tylko... No spokojnie, ja sobie, na razie jedzenie nam bym chciał zdobyć, wiesz? No się ty też, jak sobie stwórz... Fajnie, że nie zapisałem gry, muszę od nowa. O Boże. To nieźle. Karma. Ale... To mnie wywaliło. Nie mam pojęcia. Bo karma. Bo karma. Karma? No. Karma to postać w LoLu. Czapi. Dawaj. Dobrze, dorsz. Nie snasz się palczę się, co? No. Gościu. Dobra, kolejna rybka. Już mam fula, dobra. Ale Piotrek, już, mam fula, więc jedzenie mamy już pod dostatkiem raczej. Prowadź gdzieś. Ale mi chodziło raczej o to, jak chcesz się budować. Czy nie wiem, no gdzieś. Zacznijmy od tego, że odejdźmy stąd może, bo raczej nie chcemy. Chyba nie chcemy się budować koło wioski kanibali, nie? Chyba. To chodźcie w tą mańkę. A tam, dobra, idę w inną w ogóle. Show me the way. Pozbieramy jednocześnie szybko te. Ja muszę wszystko pozbierać. No spoko. Okay, a tu jest szmatki, dobra. Dużo szmatek jest, nice, to mi się podoba. Ile szmatek już mam? 68. Cześć kanibal. Powinien dodać animację wyciągania siekiery z tej babki. No w sumie, no właśnie, powinni. Tutaj masz rację, Filip. Parę może sobie zrobię tych, a nie, ile mam alkoholi? Dużo mam alkoholi. Zobacz, sobie dwa mołotowy zrobię, no. I będzie Gucci. O, kto chce zmienić sobie ciuchy? Nie wiem, ja. Właśnie to tylko ciuchy są, więc ja mam wysrane tak właściwie. Nie zobaczysz. Nie widzisz ty. A, to dwie są, dwie opcje ciuchów. Wow. Dobra, ja wejdę na waszą stronę. Dobrze. I ty widzisz, ja będę ty widzisz ciuchy. Aha, E można przytrzymać, a to jest niebie... A nie, taki jest główny. Masz taką biało... O kurwa. O, jestem teraz czarny. No masz czarną koszulę. Dobra, ja zostaję taki, nie? Ej, noc się robi naprawdę tak szybko? No. Ja pieprzę, dobra. A jaki ja jestem, XZ? Nie wiem. Jaki ja jestem, XZ? Taki? To znaczy jaki? Taki? Znaczy jaki? Buda się. Dobra, farbkę weźcie sobie. Czekaj, tu kanibale bije na lordę. Czekaj kolego, niech mi się to podpali. No Patryku, powaluj się. Ty, Patryku, masz... O, ty masz... Dobra. Nie. Myślałem, że masz koszulę taką, wiesz, kapitanu. Coś czuję, że ta noc będzie... Będzie o, ja jestem w samolocie. Co to za odgłos? Co to jest baton? O, taki inny baton, dodali inne... Inne batony! Zbożowe! Prawa autorskie nic skończyły. No, pewnie tak. Coś tu jest jeszcze? O, tu jest rysuneczek Timiego chyba. Pan chyba z kamerą taką fajną. Normalnie. Pokrzampik. Dobra, tutaj mamy taką farbę. A ta farba co robi? Że kanibale nie... A, spadłem. Że kanibale nas nie biją, jak używamy bloku, to one klękają i mruczą. Także pokrzampik. Kolejne kanibale. O, się. O, właśnie, tutaj macie przykład. Typ o sobie mruczy. O, patrzcie, bo mamy farbę. I on myśli, że to jest ten, który zabił. W sensie taki sam zabrał naszego syna. I sobie klękają i se mruczą jak mruczki. No, także wal się na łeb, typie, idę. To gdzie się budujemy, koledzy? Nie wiem, ja biegnę do. A więc tak, propozycje. No, znaczy, to są propozycje. Możecie się z nimi zgadzać. Nie, stara miejscówka tam, o na górce. O kurde, tylko wiesz, że będzie znowu problem z drzewem, jak zwykle. Bądź gdzieś tam po lewo. Tam, gdzie jest Filip, tam w stronę jego. Może coś nowego, w sensie z tej górki fajną... No serio, fajną... Te kanibale, co ja mam kurwo zrobiłem? W sensie ogólnie wiesz, z tej górki... Nie, kanibali mnie wzrosło. Z tej górki będzie fajnie zjeżdżać tym rolkiem, nie? Ale to czy znowu się nam chce tam budować? I don't know, man. No, I don't know. Lepiej, ja kompletnie nic nie widzę. No to L kliknij. No, widzę swoją siekierę. No właśnie! Ja widzę twój nick, biegnę do twojego niku, ja może przynajmniej pójdźmy tam, gdzie właśnie Filip i tam się rozbuduje. Spadłem z górki i mam low. O nie! Mam lowa. O lol, ej, zapalcie sobie patyk! Ja pieprzę, o! A patyk, wiem, patyk daje zawsze dużo, właśnie ja lubię sobie pochodnie z patyka robić, właśnie. Dajcie mi patyk i myk. Fajnie, patyk, że nie mam nic. No wiem. No, patyk, nice. Daj pan patyka. Daj pan patyk. No jest noc na razie, to nie jest. Nie wiedziałem, że tak szybko się kurde noc robi w tej grze. Co? To gdzieś tutaj byśmy mogli się rozbudować, ale nie. No w sumie jest płaski teren w miarę, no. Patryk się patrzy na Izarda i go bije. I wpadłem i praktycznie zginąłem. Aha. Jest ciemno jak w dupie, nie widać nic. Lol. Naprawdę. Zgaście?
Ej, zgaście wszystko, zgaście wszystko. Po co? Sprawdzę coś, chcę coś sprawdzić. Zgaście wszystko, wszystko! A ty weź zgaś tą. Też z Piotrem. A, ja mam zapaloną też. Zgaś. Zgaś. Już. A pier, ale ciemno. Ale jak ładnie to wygląda. Właśnie, tym, właśnie teraz ja widzę więcej. Ale jak fajnie wyglądają co... te. Wiem, ten efekt taki, że jak patrzysz się na ogień, to mniej widzisz, a jak jesteś w ciemności, to wiesz. Więc ja nie wiem, jak to się nazywa do końca, ale wiem, że takie coś jest. No, ja bym, ja nie wiem, ja proponuję, żebyśmy wybudowali właśnie coś na takim właśnie płaskim terenie. Tutaj można, no sorry, tutaj jest nawet niezły teren. Ale tu nie jest zły teren, no w sumie tam jest dużo, dostęp do drzew jest w miarę niezły. No w sumie w sensie... tutaj u góry? Ja bym najpierw sobie zbudował domek na drzewie, a potem można by było kombinować, bo to jest must have, żeby każdy miał chociaż swoją tom, a nie, że cztery osoby w jednym domku, tak jak ty to mówiłeś. To nie będzie w jednym domku. No tak, ta, ta, ja wiem, wiem, wiem. Każdy sobie zbuduje taką szopkę i sobie podzieli ten kawałek portu. Mhm. Znaczy taki jest mój pomysł. Pozwolicie, że ja sobie pójdę na obiad szybko? A kurde, no dobra. Kanibal jak coś. Sobie ja patrzę. Macie coś dobra, ja sobie dupnę może tutaj. Ja mam ale jeden, więc tak... Dobra, niech ten sobie tutaj postoi, pomruczy, ja sobie, ja sobie dupnę tutaj, kurde, tego domek na drzewie najwyżej. Ale fajnie teraz to wygląda. No fajnie, no bo to przenika teraz. Jest miara takie, wiesz... No. Mieszkam z tobą na razie. No, tylko najpierw to musimy drzewa rąbać trochę. No tego rąbię. Te duże to chyba mi się wydaje, to że... Myślę, że... bo myślałem, w sensie mi chodzi, żeby zaoszczędzić, bo chcieliśmy połączenia zrobić, ale dobra, mniejsza z tym, to też zrobię. Wiecie, skanibal. Ała! Kurwy pierd... Kasztanie. Chodź tu. Z patykiem w ręce, ty. Z patykiem! On ma broń! Patyk bił Patryka, kurde, najgorzej. Dawaj, zemsta! Postaw, co ty robisz, kasztanie? Filip, nie znęcaj się. Nad biednym kanibalem. No, tutaj sobie buduję ognisko. Dobra. Patyk, dajcie mi patyk. Dobra, no jest tutaj. O, dużo kamieni jest miar na ziemi, więc nice. Dobra, ognisko zrobiłem. Jej. Masz na sobie krew. Boże, znowu? Dobrze, że tam jest woda. Nie wiem, po jakim czasie się umiera. Dobra, symulator robienia drewna, tak jak to mówi Kasper. Lecimy. Jak to znika szybko, ten sok z drzewa, jaki punko. A nie, to mi daje! Dobra. Zbierz patyki. Jakoś to będzie leciało. Batonika sobie opierdzielę i mirindę. Leci! O, jak fajnie to wygląda, naprawdę. Podoba mi się. Na razie z tobą będę mieszkał, Piotrek. Spoko, luz. A wiesz, żeby szybko mieć jakieś domy. Powiem wam tak, ludzie, ten odcinek będzie nudny, ponieważ będziemy budować pewnie, ale niektóre tam wycieczki do tych będą najciekawsze, coś czuję. No do jaskiń albo coś, no właśnie. I nie zawsze będziemy wszyscy. A i mruczy ktoś. Kanibal gdzieś sobie klęczy i kurde mruczy. O mnie. A, no spoko, to nie jestem mruczy, mruczek. GSD. Mrrr. W sumie tak nie mruczy, tylko on... Bije to drzewo chociaż? Bo tu jest pieniek pieprzony. Przynajmniej pewnie będzie chciał tam do przodu rozbudować, bo w sumie jest to dobry pomysł, bo tam jest strasznie dużo płaskiego terenu. Dosyć dobrze, no, ale nie jest najgorsze. Ale chciałbym na drzewie postawić. Żeby mieć... No się wiem, żeby chociaż było coś początkowe, nie? A potem może kombinować to, co trzeba będzie chciało. Mieć do zapisania gry. Oni koło Przemka są! On stoi na skale, a oni do niego przychodzą! Dobrze, odciąga ich. Ej, no serio, ale ile ich tu jest? Nie, ja nie pieprzę. Wiem, nie mam zamiaru. Poznaj podstawie. Modlam się do Boga. No, modlam się do Boga Przemka. XDD, DD. Misjonarze zostali. Nie mam, mam piórka. Cztery piórka, sobie dam do tej siekiery, która... O, ta. Tutaj siekiera, 1, 2, 3, 4. Jeszcze tylko... A samo daje, dobra. 11 tych. Jeszcze 11 kłód. No, spoko. Później pomożemy piórka. Ta wolniej rąbi, ale szybciej niszczy drzewo, guys. To się więcej obrażeń na drzewie jakby ma. No, coś wiecie o tym, o co chodzi, nie? No, jak coś. Mirinda, bo pić mi się chciało. Masz jakieś jedzenie? Mam batony jedynie. Mam ryby, jak coś, zaraz ci wstawię jedną rybę najwyżej. Wyłącz rzeku! Wyłączyłem już dawno. Czekaj, wstawiam ci rybę, Filip. Niech stracę. C. Ryba jest już... No ruszaj tutaj dupę, żeby ci się nie spaliła. Bo jak cię spali rybka, to wiesz.
Spalone nie jest. Robi kum kum. Ale dziwne to jest jak koło Przemka tego. No! Kur, sękają. No, ale fajnie, że od razu pokazaliśmy aż tyle na pierwszym odcinku, kurde. Bo od razu główna wioska, od razu ten, nice. To była główna? No, to była główna wioska, przecież na głównej tylko są dynamity. To jest, to była ta największa. Jak coś, Filipie. No, ale ona zawsze była w tym miejscu. No tak, zjadłeś rybkę? Tak, na pewno? Tak. A zobaczyć? Zjedzone wszystko? A zjadłeś ziemniaki? A zjadłeś ziemniaczki, synku? Jeszcze jeden log tylko brakuje, Filip. Masz tam loga jakiegoś? To się... Czy nie masz? Muszę się drzewa. Loki. To pamiętam, że było trzeba praktycznie wokół drzewa chodzić, żeby najszybciej się... Mówisz, a ciągle stoję w miejscu, XD. No kurde, moc taka zwolna. Już biegnę z logiem. Nie, ja pierwszy będę, kurde. Pa! Sprinter! Sprinter! To ja biegnę do Patryka. Dobrze. Dobra, buduję, wchodzę na górę. Aha, linkę trzeba zamontować, kur? No. Po drugiej stronie, a teraz trzeba zamontowywać. To... A to jest bez sensu, bo tutaj trzeba było linę dać, XD, a teraz trzeba zamontować linę. No dobra, zamontuję. Tylko gdzie to było, ta linka? Muszę... To do ja fir, nie. Panie i panowie. Kasztany. Nie ruszaj się, Przemek. Przemek, uważaj, bo tam koło ciebie się trochę modlą. Jak coś, jesteś... Jesteś obiektem modłów, jak coś, więc... No i fajnie. No i fajnie. Jakaś dziewczynka się zaśmiała, kurwa. A wiecie dlaczego? Ponieważ mam właśnie w ręku cenny artefakt. Dokładnie. Nazywa się Mega Grześki od Goplany, która, uwaga... Ale reklama uczka mordę. ...została założona w 1912 roku. Dokładnie. Zrobiłem ci to. A, to trzeba było mówić, XD. Dobra, ja proponuję iść spać, może te frajery z rana pójdą i wtedy pójdziemy zrobić to, co Przemek planuje. Albo może na razie zrobimy podstawę i zakończymy odcinek i następnym zrobimy tą, co wiecie. No. Bo coś czuję, że... To... Ile masz już odcinka? Nie wiem, nie odpaliłem stopera. XD. A zrób save'a sobie, Filip, zacznijmy od tego, chyba że już zrobiłeś. Zrobiłem już. Ja sobie zrobię pierwszy ten. Dobra. No co on robi? Kto? Przemek, ty idziesz spać? Nie, save'a zrób. Przyniesz mi patyczek. No serio, do ognia wskoczyłem, miał pier... A, dobra, bijemy ich, kur, co ja się będę. Ała, tarcza szmato. O, super. Nie ciebie ogień ciągle bije, Piotrek. Nie, on tylko ogień. No, ale on mnie uderzył też, bo on loła straszny, wiesz? Może zjedz sobie coś, typie. Muszę jeść mięsko jedno. Zabiłem. Okej, pokrój. Frajera. To jest jedno mięsko jak coś. Jakaś debilka ciągle się śmieje, ty jesteś tą? Zaraz masz na mordę. Łokieto. O nie, pan pomóżcie! Łokieto na kolano. Nie. Ej, dlaczego nie przychodzi aż tyle już? To jest nonsens. A, bo gramy w czwórkę, no tak, XD. A Deforest przewiduje, że się... patrzę... A. Co się... Okej, dobra, chodźcie spać. No myślę, że to jest... Trzeba palić, dobrze pamiętam. Tak, no chyba, że wiesz, niektóre części da się też... Odblokowane osiągnięcie monster. Chodźcie spać. To jest mój Andrzej, zostaw go. To jest mój Andrzej, chodź. A nie, dobra, wiesz, jak nie. Ja chcę jego... nóżki, o. Na suszarkę powieszę. Ale odleciała! Noga odleciała na kilometr. O, kolejna. Dobra, idę do was spać. Z rana się zajmę. Z rana zajmę się Andrzejem. Wysokie ciśnienie Andrzej miał. Bo go rozrywa. Dobra, Z. Patryku, czekamy. Czekaj, jeszcze muszę 10 patryków znaleźć. O Jezu, chodź Patryk do Piotrka. U siebie już wody. To szybko, o kanibale kaso pod nami. Nie ma nikogo. Ja chodzę i nie ma nikogo. XD. A jednak przyszedł. No macho, spać. No kurna, teraz tylko ja. Przemek do łóżka. No to rozimieszek, no dobra. No ja mam z tym. Patryk jeszcze patyki zbiera. Dobra, idę te kanibale wyjaśnić, bo one tutaj chodzą ciągle, debile. Idę stąpię. Ale Patryk go bije, dobra to. Ja go nie bije, kurwa, on mnie bije. To on nieźle. Panie sędzio, to on zaczął. To on zaczął. To wszystko jego sprawka. Dobra, idę do góry. Ej, te ręce odlatają. Dobra, to chodź, bo tam kanibal jest koło twojego domku. Go to sleep. Dobra. Z.
No i gitara. Dobra. Ale myślę, że dobrym sposobem będzie zakończyć odcinek ten, ponieważ zrobiliśmy wszystko, a teraz jak już zaczniemy budować to, co Przemek chce, to trochę nam zajmie, więc dziękuję za oglądanie, że się spodobało, łapka w górę, komentarza nie trzeba, bo po co. Ale tak, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i elo do następnego. Zostawcie suba. Elo.